Państwa, otwieram zebranie sprawozdawcze Wieruszowskiego Koła Astronomii Nowej. Witam przedstawiciela pana burmistrza, pana naczelnika Waldemara Urbaniaka. Witam przedstawiciela pana starosty, pana dyrektora i radnego obecnie Jerzego Eitnera, panu dyrektorów, panu dyrektor i wszystkich sympatycznych zaangażowanych uczniów. Chciałem powiedzieć, że nasze koło Wieruszowskiej Astronomii Nowej jest kołem terenowym Stowarzyszenia Astronomia Nowa w Częstochowie. Jest to ogólnopolskie stowarzyszenie, które skupia około 40 naukowców i ma dwa koła terenowe. Jedno koło jest w Wieruszowie na całą Polskę, koło terenowe Astronomii Nowej, i drugie koło, byście Państwo nie zgadnęli, w Lwowie na Ukrainie. Koło terenowe. 7 maja, za tydzień, będzie walne zgromadzenie Stowarzyszenia Astronomia Nowa w Częstochowie. No i jesteśmy z moim zdaniem jako koło terenowe również przeprowadzić takie zebranie sprawozdawcze. Marcin Jeziorny jest zastępca i Adam Dąbek zespołu szkół na gimnazjach. Więc naszym obowiązkiem jest przeprowadzić takie zebranie sprawozdawcze i podsumować działalność za rok ubiegły, co nam się udało dokonać i co mamy w planie na rok przyszły. Pamiętacie takiego naszego wspaniałego mieszkańca, Zbigniew Krupiński. On, 30-letni mężczyzna, bardzo nam pomagał w kole. Miał w Wieruszowie obserwatorium astronomicznym prywatne na Podzamczu i przeprowadzał obserwacje gwiazd, robił zdjęcia tych gwiazd i zamieszczał na stronie internetowej Nocne Niebo, czyli popularyzował Wieruszu, robił promocję dla Wieruszowa bezkosztowo, bo koszty wszystkie on ponosił. I niestety, wiecie Państwo, co się stało, że nie żyje ten bardzo wartościowy człowiek, no, nieożerowany, nie żyje. I zostało po nim piękny teleskop przystosowany do robienia przepięknych zdjęć nieba. I została to obserwatorium, to jest taki budyneczek jak altanka, z tym, że cały dach jest na szynach i odsuwany. Cały dach można odsunąć i wtedy teleskop spokojnie obserwuje gwiazdy, a po zakończeniu obserwacji dach zasuwany z powrotem i teleskop jest zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych. No i wiecie, opatrzność tak pokierowała, że znaleźliśmy Marcina ze Siemianic, który jest wielkim miłośnikiem astronomii i postanowił odkupić od mamy pana Zbigniewa Krupińskiego i ten teleskop w pierwszym roku i teraz w zeszłym roku odkupił całą szopkę. I cała szopka jest teraz w Siemianicach. Przyjechał dźwig, najpierw był demontaż, potem załadowanie na samochód, tir przewoził tam do Siemianic. Ja robiłem, jechałem z tyłu, robiłem film, to wszystko jest na YouTube, nagrane, potem jak zdejmował ze samochodu dźwig, jak ustawiał, no i ma tam zbudowany solidny fundament na 3 metry głębokości i wyposażony jest sprzęt, aparaturę do robienia zdjęć i Marcin, kolega Marcin, kontynuuje tą z Filipem Ogorzelskim, to właśnie to jest absolwent liceum, teraz już jest na studiach, to jest też wielkim entuzjastą. Jak tylko przyjeżdża do Wieruszowa,
to pędzi i rady przeprowadzają całą noc na obserwacje i zrobili już setki bardzo ciekawych zdjęć. Szanowni Państwo, droga młodzieży, tak jak Pan Kazimierz wspomniał, zajmujemy się popularyzacją astronomii. Obecnie oprócz astrofotografii, robienia zdjęć, popularyzujemy astronomię również szkoła, przedszkola głównie. Jestem zapraszany do różnego rodzaju przedszkoli na terenie powiatu kępińskiego, jak również wierzchowskiego. Obecnie nawiązałem współpracę z Hospicjum dla Dzieci we Wrocławiu, także również nasze koło astronomiczne tam jeździ, ja, Filip. Prowadzimy tam zajęcia, jeżeli nas o to poproszą. Więc głównie staramy się to robić oczywiście z młodzieżą, z dziećmi. Także tutaj, to, czym się zajmujemy, tutaj wypisałem, co już Kazimierz wcześniej mówił, więc tylko przedstawię. Tutaj wszyscy te zdjęcia doskonale znają, z astronautą Kennethem Johnsonem, który brał udział w misji Apollo. Także tutaj pan astronauta był na spotkaniu w Szwajcarii podczas spotkania naszego koła, jak również z radiem teleskopem. Tutaj podczas spotkania z dziećmi. Także tutaj no i jest zainteresowanie dzieci. Szczególnie są najciekawsze pytania, bo się zadawałem dzieci z przedszkola. Także nie wiem dlaczego. Kolekcja meteorytów należąca do kolegi Mariusza. Mariusz pochodzi z Lasek. Także tutaj też należy do naszego koła astronomicznego, zbiera takie meteoryty. Kolekcja z różnych części świata. No i astrofotografia, czym ja się zajmuję, właśnie ze wspomnianym z Filipem. Mamy akurat do dyspozycji sprzęt. Aparat Nikona oraz dwa teleskopy Skywatcher 800-600, jak również Nikona 150-750, zaraz Państwu pokażę, jak to wygląda akurat po przeniesieniu szopki, po budowie, także troszeczkę bałagan, aczkolwiek to jest podłączony ten Skywatcher do specjalnej kolumny, która ułatwia nam obserwację. Ta kolumna ma dwie siąpiery. Tutaj drugi sprzęt obserwacyjno-astrofotograficzny, to jest wspomniany Newton, 6 cali, także praktycznie teraz nim działamy. Nieważne, czy jest minus 20, ale czasami elektronika nie wytrzymuje, ale działamy. Tak wygląda moja astroszotka, odkupiona od mamy świętej pamięci Zbyszka. No tutaj akurat świeżo po budowie. Troszeczkę rozbudowałem, dołączyłem grunt, jak również wzmocniłem, bo niestety mam zachodnią ścianę skierowaną na zachód, silny wiatr. Ostatnio miałem małe nieprzyjemności z tego powodu. No i zaczynamy nasze zdjęcia. Koniunkcja, czyli zbliżenie Księżyca i Aldebarana. Oczywiście tutaj na wyświetlaczu troszeczkę słabiej to widać, aczkolwiek tą kropkę na dole ja sobie pozwolę wziąć. Tą kropkę tutaj na dole to jest Aldebaran, a tu powierzchnia, fragment Księżyca, południowo-wschodni fragment Księżyca i zbliżenie to było najmaksymalne zbliżenie tego Aldebarana. Aldebaran to jest gwiazda w zbiorze Byku. Tutaj jest właśnie gwiazda Byka, to jest jego gwiazda. To jest ta gwiazda Aldebaran. Także no niestety, no, tak jak mówię, wyświetlacz nie oddaje całości tego zdjęcia, aczkolwiek jest czerwonym olbrzymem. Jest czerwonym olbrzymem i powiem Państwu szczerze, że teraz już jest niewidoczna, jest tylko widoczna na zimowym niebie. Tutaj mamy flarę Iridium. Flara Iridium jest odbiciem światła słonecznego poprzez panele słoneczne satelity, która również się nazywa Iridium. Skąd wiedziałem, że taka flara zrobi? Oczywiście dzięki wyliczeniom matematyczno-astronomicznym jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy takie odbicie nastąpi, co do sekundy. Także ja wiedziałem, że nastąpi o tej godzinie, nakierowałem tam aparat i dosłownie na sekundę, dwie taka flara się pojawia.
Oczywiście niektórzy mylą to z padającą w cudzysłowie gwiazdą, tu z meteorem, ale to jest flara I. Zdjęcie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dlaczego napisałem NASA? Nie dlatego, że jednym z właścicieli jest NASA, ale dlatego, że to zdjęcie było wykonane przez kolegę Filipa Mierzyckiego. Wysłał sobie do NASA, do NASA, żeby generalnie sobie wysłał to zdjęcie i NASA użyło to zdjęcie na swojej stronie Google. Tam wysyłają codziennie, można wysłać jakieś zdjęcia fotograficzne i akurat Filip sobie wysłał te zdjęcie i NASA umieściło na stronie głównej przez jeden dzień. Te zdjęcie widniało na stronie NASA. Także tutaj to zdjęcie było robione dosłownie 5 km stąd, w Opatowie, dokładnie na Białym Łuku. Jeżeli ktoś ma dobrze topografię przedwojenną, to przedwojenne nazwy tutaj jeszcze funkcjonują. Tutaj koniunkcja Wenus i Jowisz. No to pytanie do młodzieży, który jest Wenus, który Jowisz? Co wam bardzo? A dlaczego? No bo jest dalej. No bardzo dobrze. Oczywiście tutaj jako laureaci uralni to sobie doskonale poradziliście z tym pytaniem. Zgadza się, Jowisz jest mniejszy, dlatego że jest dalej. Oczywiście pozornie mniejszy. Generalnie nasze zdjęcia, tutaj przechodzimy do katalogu Messiera, M1 Gławica Prawa, pozostałość po supernowej. Nasze zdjęcia pierwszy raz pojawiły się w czasopismu Urania, jednym z najstarszych czasopism o astronomii na świecie. Pierwszy egzemplarz pochodzi z 1920 roku, niedługo będzie 100. rocznica. Ja na szczęście udało mi się zdobyć egzemplarz z 1921 roku. Jest użyty tam fantastyczny język naukowy, jak również język polski, który był już używany w tamtym okresie, bardzo taki specyficzny język polski, który dzisiaj jest nieużywany. I powiem Państwu szczerze, że niektórzy astrofotografowie sobie życzą pieniążki za publikację swoich zdjęć w Uranii. My postanowiliśmy z kolegą Filipem, bo również zadano nam pytanie, czy honorarium pragniemy za tę publikację. Postanowiliśmy honorarium nie otrzymywać, za to dostaliśmy zniżkę 10% przy zakupie sprzętu astronomicznego w firmie Delta Optica. Także dla mnie to jest prestiż, dla Filipa również, więc nawet te 10% nie spodziewaliśmy się, że nam dadzą, także to był i z ich strony gest. Tutaj M1 w negatywie. Tak, jeden z naszych kolegów, Jarosław Grzegorek ze Szczecina, odkrywał supernowę. Pierwszy Polak, który odkrył 4 supernowe na chwilę obecną i nawiązaliśmy z nim kontakt, było o nim głośno w telewizji w ostatnim czasie i właśnie metodą negatywu odkrył swoje super. No. Dlaczego pokazuję te zdjęcie? Dlatego, że w metodzie negatywowej zawsze wyświetlane jest większa ilość szczegółów. Tak jak widzimy te gwiazdy, to jest tylko część naszego nie. Gromada Herkulesa, akurat te zdjęcie zostało wybrane do Urani w tym miesiącu. Gromada Herkulesa M13 oddalono 25 tysięcy lat świetlnych od nas, czyli tak jak teraz wygląda, jest to wygląd sprzed 25 tysięcy lat. Oczywiście praw fizyki na razie nie zwolnimy, nie wiemy jak to wygląda w rzeczywistości, w chwili obecnej. Patrząc na Słońce, widzimy Słońce sprzed 8 minut, na Księżyc przed sekundy 300. Także w tym momencie to jest wygląd gromady Herkulesa sprzed 25 tysięcy lat. Gławica Huntle M27. Tutaj ten punkt słabo widoczny jest to pozostałość po wybuchu supernowy. Tam gławica powstała właśnie po takim wybuchu, podobnie jak krab, ta gławica, którą pokazywałam na początku, jak wybuchła, to przez około 2 miesiące w 1050 roku w nocy można było czytać książki bez zapalenia. Tak było jasne. Galaktyka Andromedy, nasza sąsiadka, oddalona o 2,5 miliona lat świetlnych, czyli tak jak teraz ją widzimy, wyglądała 2,5 miliona lat temu, jak nasi przodkowie chodzili po drzewach. Mówiąc krótko,
tylko jest to galaktyka dwukrotnie większa od naszej. Nasza galaktyka zawiera około 400 miliardów gwiazd. Galaktyka Andromedy zawiera około biliona gwiazd. Także no jest troszeczkę większa. Generalnie astronomowie z renomowanych uczelni, tutaj Państwu nie będę literatury teraz podawał, bo to szkoda czasu, ale generalnie jest takie założenie, że gwiazd w ogóle we wszechświecie obserwowalnym i nieobserwowalnym i galaktyk, w ogóle galaktyk szacuje się na 100 trylionów, czyli gwiazd we wszechświecie obecnie szacuje się na około 100 oktylionów, a 101 oktylion to jest 1 z 28 zerami. Czyli 100 oktylionów. Astronomowie z uczelni Harvarda, czyli z dosyć renomowanej, odważyli się stwierdzić, że gwiazd we wszechświecie jest więcej niż ziaren piasku na wszystkich plażach ziemskich, nie licząc pustyni. Także tak to na chwilę obecną wygląda. Wielka mgławica w Orionie, również zdjęcie, które znajdzie się w Uranii. Tutaj troszeczkę jądro mamy przepalone ze względu na nasz projektor, na raport tego nie widać. Aczkolwiek to jest gwiezdna porodówka, no tutaj rodzą się nowe gwiazdy. Także widoczna oczywiście, widoczna najlepiej na zimowym niebie. Przy dogodnych warunkach byłem w stanie dostrzec w środku lasu, gdzie światło miast Wieruszowa, Kępna nie było w stanie mi przeszkodzić obserwacja, byłem w stanie dostrzec okiem tą mgławicę, jako chmurkę, nie tak pięknie jak to na zdjęciu ma miejsce, ale jako małą chmurkę. Andromedę galaktykę, ona jest większa dwukrotnie, czy tam trzykrotnie, nawet nie, wielkość kątową ma większą niż Księżyc w pełni, również można dostrzec gołym okiem, ale to przy sprzyjających warunkach. Kolorowe zdjęcie to trzeba całą noc ślęczyć i krok. Także to nie każdemu by się chciało i przeznaczyć czas i zdrowie. Chciałem na koniec powiedzieć o ciekawym wydarzeniu, które nastąpi w przyszłym roku, 21 sierpnia, całkowite zaćmienie Słońca w Stanach Zjednoczonych. Całkowite zaćmienie Słońca, na czym polega? Tu w Polsce za naszego życia nie było całkowitego zaćmienia Słońca i nie będzie, bo będzie dopiero w Polsce za 400 lat. Na czym polega całkowite zaćmienie Słońca? Że jest Słońce na niebie i w pewnym momencie znika całkowicie. W południe robi się całkowicie ciemno, na niebie zabłyską gwiazdy, zwierzyna wpada w popłoch, ptaki, zwierzęta, drą się i tak dalej, hałas, a ludzie nierozumiejący wpadają w przerażenie i nawet kilka lat temu w Chinach, gdzieś tam na wioskach, nastąpiły samobójstwa. A tysiąc lat temu, to tam z książki Faraon, to wiecie co się działo, rzeczy nieprawdopodobne, bo ludzie wpadali w przerażenie, myśleli, że to Słońce na zawsze zniknęło, a bez Słońca nie ma życia. Więc jest to wielkie przeżycie zaobserwować i być na takim wydarzeniu, całkowite zaćmienie Słońca. Takie zaćmienie Słońca odbywają się dwa do roku, ale w niedostępnych miejscach. Teraz było na Borneo, no to tam nikt nie pojedzie, bo lodożercy nas zjedzą. Gdzieś tam w dżungli amazońskiej tak samo. Gdzieś tam tak zaćmienie i tak dalej. I takie dostępne albo się odbywają zaćmienia wieczorem, albo nad ranem, albo coś. Takie dostępne, piękne, to jest bardzo rzadko i te odbędzie się w przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych. Będzie szedł pas 100 km szerokości przez środek, przez wszystkie stany, tam Nebraska, Tennessee, wszystkie inne, aż do South Carolina. I ja tam latem jestem u córki, to mam autostradą 8 godzin jazdy do tej South Carolina. Będę na 100% z swoimi wnukami, może nawet córkę rozbiorę na 100%. Ale mam kolegę Piotr Duszman w Ostrzeszowie, tam założył takie stowarzyszenie i on szykuje wyjazd uczniów i nauczycieli, 10 osób w przyszłym roku do Ameryki na to
całkowite zaćmienie. No i do mnie się wrócił, ty Kaziu, jesteś tam często w Ameryce, może byś znalazł jakąś ofertę, żeby ktoś nas zawiódł, doprowadził po najniższym kosztem. I ja już mam kontakt z takim panem z Wiadem, Padede, który prowadzi biuro pracy dla studentów tam w tej miejscowości, gdzie Turka mieszka. On kilka tysięcy studentów na wakacje przyjmuje z całego świata, zapewnia im zakwaterowanie, pracę, a potem tanie wycieczki do Niagary, do Grand Canyon i mówi, Kazimierz, ja ci robię taką tanią ofertę, bo trzeba przylecą do Nowego Jorku, trzeba ich dodać, zakwaterować i jak najtaniej wyżywić, zawozić wszędzie, wycieczkę jeszcze do Nowego Jorku, zrobić wycieczkę do Waszyngtonu jeszcze gdzieś, żeby w morzu sobie popływali i mów tylko ile dni, ile ludzi i co chcecie dodać. No i pomyślałem sobie do tej wycieczki w Ostrzeszowa dołączyć parę uczniów i nauczycieli z Jaroszowa, by była fajna sprawa. No jest jeszcze półtora roku czasu, żeby załatwić. Także już z panem burmistrzem rozmawiałem i w maju będziemy zaprosimy tego do Ostrzeszowa i wspólnie poradzimy, czy jest możliwość, bo sama podróż na Ameryki kosztuje bilet tam i z powrotem 2500 zł. A tygodniowy pobyt, transporty, jedzenie, hotele, tak obliczyliśmy z panem dyrektorem na 3,5, to łącznie by było około 6000. No to ucznia nie stać jest na taki wydatek, ale są przecież w Polsce różne fundacje, różne możliwości. Może by się tutaj coś udało zrobić i wysłać kilku uczniów, to byłaby już wielka frajda. Ja już rozmawiałem w Łodzi, żeby zrobić konkurs dla młodzieży i ci, którzy wygrają ten konkurs, nagrodę ich tam wysłać. Także na ten temat myślimy. I druga sprawa, Astrowaza, to jest teleskop optyczny, gdzie uczniowie mają na dole bibliotekę i sprzęt drobny, na tarasie obserwacje przeprowadzają podobne te jak Marcie, tylko uczniowie tam nie będą siedzieć całą noc, bo kilka godzin spędzą i wiesz. Taka astrowaza, w Kujawsko-Pomorskim jest 14 takich astrowaz. I tutaj dwa lata temu spotkaliśmy się z marszałkiem województwa łódzkiego, Witold Stępień, on do dzisiaj jest i spotkaliśmy się tak, prezydent Sierada, burmistrz Wieruszowa, burmistrz Wielunia, wójt Widawi i wójt Gorzenina, że pięć samorządów chcielibyśmy w każdym u siebie wybudować astrowazy, pięć astrowaz i pan marszałek zaakceptował, powiedział piękny pomysł, akceptuje i będziemy realizować. To powiedział w czerwcu 2014, teraz już minęło 2 lata. No i teraz już chcę jechać do niego, już nie odstąpię, bo tak to wybory były samorządowe, były wybory, to sobie ciągle coś, a teraz już nie odstąpię. Ale jest taka sprawa, że wszyscy burmistrzowie się powymieniali w wyborach i teraz chciałbym jeszcze raz tych burmistrzów do Pruszwicy zaprosić, żeby zobaczyli, jak tam działa przy gimnazjum ta astrobaza, jakie są korzyści, żeby się przekonali, że to warto to inwestować. To tyle, bo już dochodzi godzina naszego zebrania. Czy są jakieś pytania, uwagi, pomysły? Bo jeśli nie, to podziękuję serdecznie za udział. Zapraszam młodzież do tego konkursu Urania, Astroastronomika i do konkursu Wiedzy Kosmicznej w Sieradzu i do wyjazdu na zawody łazików marsjańskich, żebyście tam panu dyrektorowi, że tak powiem, no, się wkupili w łaski, żeby jechać tam i żeby pan zrobił taką wycieczkę, wspaniałe przeżycie na całe życie do tego Rzeszowa na zawody łazików marsjańskich. No, to tyle.